Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Nasz Sportowy Tydzień. Na wstępie słowo o sponsorze. Rozpoczynamy od tenisa stołowego. Działdowski Dekorglas rozegrał w minionym tygodniu dwa mecze mistrzowskie w Superlidze. Najpierw pokonał AZS Gdańsk we własnej hali 3-1, a następnie w Jarosławiu wygrał z Sokołowem także 3-1. W pierwszym meczu z Gdańskiem dwa pojedynki wygrał Jakub Dyjas oraz jeden Patryk Chojnowski. Przegrał swoją walkę młody Patryk Lewandowski, ale pokazał się z dobrej strony, ulegając dopiero po 5 setach bardzo doświadczonemu i wciąż dobrze grającemu Wandziemu. W drugim meczu w Jarosławiu ponownie Dyjas wygrał dwa pojedynki, a jeden Szwed Moregard, który zadebiutował w zespole Dekorglasu. Przegrał swój pojedynek dość niespodziewanie Patryk Chojnowski, choć należy przyznać, że jego rywal, Rosjanin Własow, to bardzo dobry zawodnik. W tym tygodniu nasza drużyna rozegra mecze w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów. Turniej z udziałem 4 drużyn rozegrany zostanie w dniach 15-17 września w Rosji. Rywalami Dekorglasu będą drużyny z Włoch, Czech i Rosji. Piłka nożna. W meczu czwartej ligi Polonia i Łowo przywiozła remis 0-0 z Dobrego Miasta. W najbliższą środę 15 września Polonia grać będzie na boisku w Mławie z Jeziorakiem i Ława. W lidze okręgowej Delfin Rybno uległ liderowi rozgrywek Olimpiol Sztynek 3-5. Gole dla drużyny z Rybna zdobyli Arkadiusz Konicz 2 i Patryk Rozentalski 1. W klasie A dobrze radzi sobie Iskra Narzyn. W sobotę pokonała klub sportowy Mroczno 3-0. Bramki dla Iskry zdobyli Dawid Arczewski 2 i Krzysztof Pieckowski 1. Iskra Narzyn jest aktualnie liderem tabeli. MKS Działdowo wygrał w Ulnowie z Orłem 1-0. Zwycięskiego gola strzelił krótko po przerwie Miłosz Pokropski. Vel Lidzbark grał mecz wyjazdowy z LZS-em Frednowy. Vel przegrał 1-2, a gola dla Lidzbarka zdobył Mateusz Dobucki. Ruszyły także rozgrywki klasy C, a w nich bierze udział także amatorska drużyna piłkarska z Działdowa, trenująca na co dzień na Orliku przy ulicy Makowej. W pierwszym turnieju nasz zespół, grając w Stawigudzie, zremisował z gospodarzami 3-3 i pokonał Pomowca Gronowo-Elbląskie 9-0. Czwarta drużyna z naszej grupy, Akademia Piłkarska Ostróda, nie dojechała na turniej. Test Coopera. Cztery biegi rozegrano na stadionie w Działdowie w ramach testu Coopera. Trzy najlepsze dla każdego startującego zaliczane były do punktacji końcowej. Wśród pań najwięcej łącznego dystansu w czasie 12 minut każdego biegu pokonała Martyna Konarzewska. Wśród panów najlepszym okazał się Marcin Kasprowicz. Kandydatkarze startowali na Mistrzostwach Świata. W Portugalii rozegrano Mistrzostwa Świata. W kategorii juniorów startowała trójka pochodząca z Lidzbarka: Amelia Braun, Damian Sadowski i Juliusz Kitewski. Nasi sportowcy w poszczególnych wyścigach zajęli wysokie, choć nie medalowe miejsca w finałach tej imprezy. Były to 5., 6. i 7. pozycje. Zawody konne w Malinowie. Na parkurze w Malinowie rozegrano w niedzielę zawody w skokach przez przeszkody w 4 klasach. W klasie LL60 zwyciężyła Wiktoria Tykarska na koniu Pasjonata. W klasie LL70 zwyciężyła Anastazja Stando na koniu Grala. W klasie LL90 zwycięstwo uzyskała Aleksandra Kamińska na koniu Pepe. W klasie L100 zwycięstwo zanotowała Karina Ludwicka na koniu Korunt. W
sumie startowały 53 załogi. Organizatorem była stajnia Malinowo Jerzego Grzeli. I na zakończenie o piłce nożnej w wykonaniu młodych piłkarzy. W rozgrywkach juniorów młodszych MKS Działdowo wygrał w Lubawie z Motorem 7-1. Well Lidzbark pokonał drużynę z Rybna 2-1. Polonia Iłowo przegrała z Kormoranem Zwierzewo 0-3. W rozgrywkach trampkarzy w Kradziałdowo przegrała ze Startem Nidzica 0-5. W meczach młodzików Poncio Lidzbark zremisował z Mszanowem 0-0. Polonia Iłowo pokonała Czarnych Rudzienice 1-0, a Iskra Naszym wygrała z Golmanią Działdowo 4-1. Przypominamy na zakończenie o naszym sponsorze. Na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z Państwem do następnego programu. Do widzenia.